A to co, jedziemy dalej. Pościągamy sobie tutaj to wszystko. Mówię, fajnie jest w BMW, bo każda ta wtyczka jest inna i tak naprawdę nie da się pomylić miejsca, w które ono szło. Także mówię, pod tym względem to szacun. Przynajmniej do BMW E39, tak? Bo słyszałem, że E60 szczerze jest gorsze niż E39, ale to dajcie znać w komentarzu, bo ja prawda nie mam do czynienia, nie miałem nigdy do czynienia z tym samochodem. O proszę. Jest to kółko od tego, od pompy wspomagania jest zepsuta. Może dobra, to termostatu na razie nie ruszam, to musi tutaj zostać, ale całą resztę mogę sobie wziąć i wykręcić. Biorę się najpierw za ściągnięcie tego małego paska. Do uwolnienia dolnego napinacza, tak, od małego paska idzie taki wielki torx, nie wiem ile on ma, 12, już jest tak stary, całe szczęście miałem coś takiego, o, czekaj, coś tu jest, chuja tutaj widać, no, idzie taki torx T60, także, no jest dość duży, no mówię, ja nie miałem w tych specjalistycznych kluczach takiego, no nie. Całe szczęście w tym starym zestawie znalazłem coś, co pasuje. Także będę mógł sobie wziąć go, poluzować i nie będę musiał jechać do sklepu po specjalistyczne części, po specjalistyczne narzędzia, tak? Dobra, super, jakoś poszło. Ups. Tego klucza sobie muszę schować. A pasek idzie do wywalenia. Dobra. Teraz bierzemy się za drugi. Napinacz jest tutaj schowany, także też idzie jakiś torx. Jaki to będzie rozmiar? Dużo za mało. I ten jest T50. Ten jest T50. Dobra, spoko. Pasek też idzie do wywalenia. I co? Muszę sobie jeszcze podłożyć miskę. Jeszcze raz. Bo będę odkręcał wszystko. Wezmę, odkręcę ten zbiornik najpierw. Wywalę cały płyn z niego. Zobaczę, skąd to cieknie dziadostwo. Odkręcę alternator, odkręcę pompę wspomagania. Pompa wody jakby jest nowa, znaczy nowa. 3 lata temu jakiś samochód jeździł, to ją wymieniałem. Bierzemy się za robotę. 2 trzynastki i ściągamy to. To jest odkręcone. Teraz co? Tutaj wygląda ta podstawa tego filtra. Czyli alternator tak czy siak muszę ściągnąć. Śrubki wracają na miejsce, żebym nie zgubił. Teraz biorę 16 i odkręcam to. Super. Dobra, teraz tak. Wypniemy sobie wtyczkę od alternatora. Jest tam coś jeszcze, jakieś chłodzenie, kuźwa znowu. Tutaj wszystko kurwa ma chłodzenie, nie? Gdzieś jak zawsze oczywiście podziałem przedłużkę. Muszę użyć giętki.
Jeszcze jest jeden kabel. Taki tam idzie klucz. Oczywiście jak zawsze nic się nie nagrało. Tak wygląda alternator, jest tu jebany trochę. Musiałem jeszcze odkręcić, tutaj idzie klucz numer 17, gruby przewód elektryczny. Także mówię, wezmę i obczyszczę sobie go tylko, bo nie miałem problemu z ładowaniem tego samochodu, nie miałem problemu z ładowaniem akumulatora. Mam w sumie zapasowy alternator, wykręciłem kiedyś ze złomu, ale nigdy go nie sprawdzałem. Ale ten, nie będę nic kombinował, po prostu wezmę, umyję ten, bo wiem, że działa i będzie czekał na zamontowanie. Teraz idziemy dalej. Bierzemy się tutaj teraz może za pompę wspomagania, a później będę patrzył, jak tu dostać się do tego ustrojstwa. Teraz, kurwa, jakie to wszystko zajebane tym olejem, to masakra, nie? To bierzemy się teraz za pompę. Tutaj widzę, trzymam raz, dwie śrubki. Spróbuję ją na razie zrzucić, niech sobie ona wisi. A później zobaczymy. Co drugi, jakaś 13. Kurwa, jakie ja uwielbiam te długie śrubki, nie? To przecież człowieka chłyszcza. Dobra, poszło. To jest, to jest. Co to jeszcze trzyma tu pompę? Opaski. W sumie trzyma się na wężu. Pompa. Tu jest jeden, tu jest drugi wąż. Idzie. Spoko, ale ona już lata sobie luźno. Także mogę się dobierać do tego ustrojstwa. Wyciągnąć filtr, ale to najpierw sobie wezmę i spuszczę olej z silnika i sprawdzimy, czy trzeba wymieniać panewki, czy nie trzeba. I co tam, bo w sumie zamówiłem, no nie, jak chcę spuszczać miskę olejową i sprawdzać, co tam, jaki sens tam jest, no nie, no to nie wymienić panewek przy tym, no to będzie po prostu jakaś tragedia. Także wezmę i też wymienię panewki na standardowe, oczywiście, tak, w normalnym rozmiarze. Powinny być gdzieś 1 marca. To sobie odkręcę jednakowoż ten, wszystko po kolei już jak leci. Na razie co? Bierzemy się za spuszczanie oleju z silnika. 17. Dobra, na kolejny rzut idzie napinacz. 13. Pewnie, że tak. Gdzie jest moja przedłużka? Again. Kuźwa, to kiedy sam zginę. Długa kocham. Dobra, jest raz. Tu na dole jest dwa. Śrubki oczywiście idą na swoje miejsce, żeby nie pogubić. Dobra, to jest. I co? Myślę, że teraz mogę się dobierać do podstawy filtra. Tylko nie wiem, od czego zacząć, ile tu jest śrubek, trzeba wszystko wymacać. Tu jest jedna, z tej strony, też musi coś być pewnie. Ale nic nie czuję. Takiego. Co tu idzie? Trzynastki? Trzynastki. Raz, dwa, trzy, cztery śruby czyżby były? Pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, tutaj jest, tu jest jeszcze. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I 6. Tylko znajdzie się w okrętach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj jest 6 śrub do wykręcenia. Mam nadzieję, że to tyle i że dam radę jakoś to w miarę sprawnie wykręcić.
druga. Aż ty chłopak. Także klucz dynamometryczny będzie potrzebny, żeby to przekręcić z powrotem. Teraz tą schowaną wezmę. Dziable, ale to sobie wezmę inną przedłużkę. Sobie długą przedłużkę po prostu, żeby mi było wygodnie. Super, tak można odkręcać. I ostatni. Dobra, i długa. O, proszę, jaka długa. Dobra, teraz zobaczymy, czy da się to ruszyć. Musi jeszcze coś trzymać. O, nie, tak. Aha, czyli jest tutaj jeszcze kruciec do odkręcenia z tej strony. Zaraz zobaczymy. Może wezmę płaski. Zobaczę. Dobra, 18. 19. Teraz mogę już sobie chyba, czy jeszcze coś trzyma? O, proszę, okay. To super. Tak wygląda nasza podstawa filtra. Zaworek też mam do wymiany. Dobra, także to idzie wszystko do wyczyszczenia. Teraz wam pokażę jeszcze, w którą miejsce idą jakieś śrubki. Dobra. Średnia. Długa. I krótka. Tutaj idzie bardzo długa. Także w ten sposób powinno to wyglądać, tak? Dwie krótkie, dwie długie. Bardzo krótka i bardzo długa śruba. Także tak to się przedstawia. Aha, ale tu widzę, że już będzie śruba do wymiany, bo tutaj ma gwint zjebany. Także tu będę musiał wymienić. Czyli może przez to ten olej tak wylatywał tutaj. Niby dobra. No. I gitar. To teraz będzie można brać się za mycie tego wszystkiego draństwa. Dobra, teraz odepnę tego węża. Wezmę go po prostu. I to jest na opaskę zaciskową. Zrobione. Jeszcze jeden został. Jeszcze jeden skurczysynek. I tak wygląda pompa wspomagania. Mam ją, także wezmę, wymienię od razu na nową. I mówię, wszystko co tu jest, to wezmę i umyję elegancko. I trzeba będzie zamontować jakieś nowe opaski.
Zastanawiam się tylko, czy opaski zaciskowe takie na śrubokręt dadzą radę, czy po prostu zrobić takie, kupić takie zaciskowe, jak są tutaj oryginalnie. Dobra, to idzie na bok. To też sobie mogę w sumie wykręcić. Robimy tylko tego węża od chłodzenia. Też by się przydało. Kuzio, jak to tutaj jest zamontowane? To jest klimatyzacja, to jest chłodzenie, a to jest powrót. Czyli powrót jest suchy. Nie wiem, czy widzicie. O, do tego się próbuję dostać, tak, teraz. Czy wyciągnąć, jak widać, tu jest chłodzenie tego wszystkiego. I tu jest jakby powrót. Idzie tam dalej. Tylko jazda jest tego typu, że to nie będzie po całości. Tu idzie trzynastka, także wezmę sobie to, odkręcę. Skąd trzynastką? Znowu chcę zabić w górę. Lewy krzyk tak samo. Chcę odkręcić. O, właśnie chcę skurwielwieśno. Idę zrzucić znowu filmy. Tak to teraz wygląda, trochę to obczyściłem z tego oleju. Wezmę jeszcze, przedmucham. Jeszcze tutaj umyję co nieco, żeby nie było takiego bałaganu. I jeszcze dajcie mi znać, jak wykręcić to cudo. To jest chłodnica oleju wspomagania kierownicy. I nie mogę odkręcić tej śrubki, za chuja, no naprawdę, tak jest ciężko przykręcona, że nie mogę tego ruszyć. Bo ten przewód może być czasem do wymiany, ale zastanawiam się też, czy to nie będzie po prostu całość, bo ono się tutaj kręci, a chyba nie powinien, nie? O, patrzcie, w ten sposób się kręci, a raczej nie powinien się tak kręcić, nie? Także raczej to będzie do wymiany. Tak samo. I mówię, dajcie znać w komentarzu, jak to wyciągnąć dziadostwo, bo nie mogę się z tym uporać za Chiny. Chyba że znajdę później jakiś motyw, żeby to ogarnąć, to wam dam znać. Dobra, także bierzemy się dalej za pędzelkowanie, bo biorę to po prostu pędzelkiem i ten, i sobie czyszczę to i rozpuszczalniczkiem, żeby cały ten olej tutaj, co jest, się pozbyć go i w razie czego będę widział, gdzie są po prostu nowe wycieki, tak? Dobra, to bierzemy się za robotę. I tak wygląda to po umyciu. W sumie też tu słabo widać, ale to już w miarę mogę powiedzieć, że jest czyste w porównaniu do tego, co było, to jest niebo a ziemia. Także w tym odcinku to było na tyle. Mówię, mam nadzieję, że spamiętaliście sobie, jak te śrubki idą, bo tam szukałem na różnych filmikach na internecie i nikt nie podawał, jaka śrubka i w które miejsce idzie. I co, w tym epizodzie to było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!